Witam Państwa, Agnieszka Łakoma, to jest Wywiad Gospodarczy, a moim Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Władysław Milczarski, ekspert do spraw energetyki. Porozmawiamy o tym, kto i czy w ogóle zarobi na Zielonym Ładzie. Pan profesor jest wybitnym ekspertem do spraw energetyki, znawcą Zielonego Ładu, ponieważ obserwuje politykę klimatyczną realizowaną przez Unię Europejską od 2 dekad. I myślę, że spróbujemy porozmawiać o tym, czy rzeczywiście polityka Zielonego Ładu przyniesie efekty. Dziękuję pięknie za przyjęcie zaproszenia, panie profesorze, do naszego programu i witam. Dziękuję, witam pani redaktor, witam państwa. Panie profesorze, zanim rozpoczniemy oczywiście próbę odpowiedzi na to pytanie zasadnicze, to myślę, że poproszę pana najpierw o taki króciutki komentarz do tej sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia, czyli do strajku, protestów rolników, którzy dzisiaj przyjechali do Warszawy, żeby właśnie między innymi zaprotestować przeciwko zapisom Zielonego Ładu. Czy to jest sygnał, panie profesorze, że tak naprawdę wszyscy powinni się bać, nie tylko rolnicy, ale przede wszystkim społeczeństwo Unii Europejskiej, a Polski, która należy do dość znaczących emitentów CO2 szczególnie? Jak najbardziej. To, co obserwujemy dzisiaj w ramach te protesty rolników, to jest jakby wierzchołek góry lodowej. Ponieważ te zmiany, bardzo głębokie zmiany, przede wszystkim gospodarcze, dotyczące wprowadzenia Zielonego Ładu, dotkną wszystkie grupy społeczne. Rolnicy są tą pierwszą grupą, którą zaprotestowali, ale następne grupy będą protestowali. Jest to taki, powiedzmy, poziom bólu. I właśnie grupa rolników osiągnęła ten poziom bólu i zaczynają protestować. Jeżeli ten poziom zaczną osiągnąć kolejne grupy społeczne, musimy się liczyć, ponieważ Zielony Ład prowadzi jednak do zubożenia społeczeństw i do przejęcia takiej administracyjnej czy biurokratycznej kontroli nad społeczeństwami. Panie profesorze, gdy mówimy o kolejnych grupach, to tak naprawdę o kim mówimy? O energetykach, o górnikach, bo ci pójdą na pierwszy ogień i już właściwie poszli, a to, co będzie się działo z polską energetyką, no wiemy, że należy spodziewać się zamykania bloków węglowych, ograniczenia emisji, zamykania kopalń. Czy to będą te kolejne grupy społeczne, o których pan mówił? To znaczy, jeśli chodzi o górników, to rzeczywiście ta grupa jest najbardziej dotknięta. Została pierwsza, jakby, która została poddana temu Zielonemu Ładowi i jednocześnie spacyfikowana, że użyję takiego słowa, ponieważ wprowadzono program społeczny, który spacyfikował górnictwo. Górnictwo w tej chwili jest w fazie likwidacji i o ile no, górnicy jakoś przeżyją, to jednak bardzo zostaną dotknięci zarówno kulturowo, jak i społecznie. To społeczeństwo jest tradycyjnym społeczeństwem opartym na tym, że pracują mężczyźni. I to bardzo ich dotknie. Mamy z tego przykłady z Walonii czy z Anglii, gdzie to było likwidowane. Natomiast wszystkie inne grupy społeczne zostaną dotknięte. To już nie będzie wyboru. Droga energia i braki tej energii dotkną wszystkie grupy społeczne. Będzie wzrastało bezrobocie, bo po prostu tam, gdzie jest dużo potrzeba energii, to będą duże koszty. Na pierwszy, jakby powiedzmy, pierwszą tą linią będą tworzyły firmy, gdzie się używa dużo energii. One już uciekają z Polski. My, czy z Unii Europejskiej dokładnie rzecz biorąc, to my nazywamy carbon leakage, jakby wypływem dwutlenku węgla. Firmy nie są w stanie ponieść tych kosztów i uciekają do Afryki, uciekają do Azji, no i do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. Panie profesorze, gdy mówimy o tym przemyśle energochłonnym, to oczywiście na pierwszy rzut tak naprawdę kojarzy się to przede wszystkim z przemysłem, powiedzmy, stalowym, cementowym, huty. To wszystko to są te branże, które najbardziej zostaną teraz dotknięte, zwłaszcza że jeszcze wchodzą kolejne mechanizmy, które będą obciążały de facto produkcję w tych zakładach. Czy pan uważa, że Unia jest w stanie w jakimś momencie się zatrzymać i tak naprawdę zrobić może nie krok do tyłu, ale przynajmniej usiąść i policzyć, i Komisja Europejska, czy jest w stanie to zrobić, usiąść i policzyć, czy to wszystko ma sens? Ja mam nadzieję, że Unia jest w stanie się zatrzymać. Proszę zobaczyć, że to nie dotyczy tylko Polski, ale dotyczy też innych krajów. Możemy wziąć przykład Niemiec. Oni mają taką firmę chemiczną BASF,
To jest w ogóle lider światowy, jeśli chodzi o technologię. BASF to jest marka sama w sobie. I proszę zobaczyć, oni likwidują znaczną część produkcji w swoim mateczniku Wilhelmshaven i kolejne likwidują zakłady, mają też zakłady w Polsce i to dotknie wszystkich. I nie, i Unia musi się zatrzymać, o ile nie chce popełnić samobójstwa gospodarczego. I miejmy nadzieję, że to zatrzymanie nastąpi wcześniej. Ale jak patrzymy na takie firmy niemieckie, które są właściwie tymi kołami zamachowymi, te wielkie firmy, tej całej europejskiej gospodarki, jeżeli one właściwie zaczynają zmniejszać produkcję, tak mówiąc kolokwialnie, zaczynają się zwijać, no to my jesteśmy w tym drugim rzędzie. Naprawdę o Polskę nikt tak nie będzie dbał, jak o inne te główne kraje europejskie. Panie profesorze, ale też powstaje takie wrażenie pewnego paradoksu, dlatego że z jednej strony oczywiście mówi się o tych wysokich obciążeniach wynikających z kosztów zakupu pozwoleń na emisję CO2, z obciążeń nakładanych na przemysł energochłonny, ten ciężki przemysł, na energetykę. A z drugiej strony Unia Europejska mówi, że, czy powiedzmy Komisja Europejska, zachęcając do pełnej akceptacji dla Zielonego Ładu, wskazuje na to, że powstanie wiele miejsc pracy, że będą otwierane nowe branże. Wśród tych branż oczywiście mówi się o produkcji czy to paneli fotowoltaicznych, czy wiatraków, ale nie dalej jak 2 dni temu pojawiła się informacja o tym, że największy zakład produkcji paneli fotowoltaicznych w Szwajcarii zwyczajnie zostanie zamknięty. Więc właściwie jak to jest? Czy te argumenty są niczym niepoparte? Te argumenty, które mają nas zachęcić do wspierania tego Zielonego Ładu? To znaczy nie jest prawdą, że nam Zielony Ład powoduje, że nowe miejsca powstają. One powstają, ale nie na tyle, żeby zlikwidować, skompensować te likwidowane. Tu pani podała dobry przykład zakładu produkcji paneli fotowoltaicznych. Jest to jeden z ostatnich, który jeszcze ostał się w Europie, ponieważ ta produkcja paneli przeszła już do Azji, ale proszę zobaczyć, że to samo mamy z wiatrakami. Europa jeszcze miała w jakiś sposób duży udział w produkcji wiatraków. W tej chwili firmy chińskie głównie produkują więcej tych wiatraków. Co więcej, problemy z Siemens Energy i łącznie z Vestas, to jest jeden z największych, czy drugi największy europejski producent, który potrzebował pomocy na poziomie 14 miliardów euro. To powoduje, że wcale te miejsca nie powstają. Proszę zobaczyć, patrzymy teraz na ekranie, jak kręci się wiatrak. I co właśnie, ilu ludzi zatrudnia ten wiatrak? No przyjedzie ekipa, postawi go i on się kręci przez ileś tam lat. Minimalnie trzeba cokolwiek tam zmieniać. On nie generuje dużej ilości miejsc pracy. I niestety Zielony Ład będzie generował bezrobocie. Panie profesorze, ale czy nie sądzi pan, że tak naprawdę należałoby społeczeństwo Unii Europejskiej o tym poinformować? Bo ciągle powstaje takie wrażenie, że słyszymy tylko o samych zaletach Zielonego Ładu, o tym, że będzie ta wysoka zastępowalność nowymi gałęziami przemysłu, tego starego przemysłu wysokoemisyjnego. Oczywiście kwestie związane z ograniczeniem emisji i wpływu na zdrowie są tutaj bezdyskusyjne i nie o to chodzi, żebyśmy te kwestie podważali, ale może należałoby bardziej szczerze podejść do mieszkańców Unii Europejskiej i o tym wszystkim powiedzieć. Ja mam wrażenie, że na razie takich odważnych jest bardzo mało. Ostatnio to był prezes Banku Centralnego Belgii, który na forum Parlamentu Europejskiego kilka dni temu powiedział wręcz, żeby i właściwie zaapelował do polityków, żeby bardziej szczerze występowali przed swoimi wyborcami i społeczeństwem unijnym i powiedzieli jasno, że Zielony Ład nie spowoduje wzrostu dobrobytu w Europie. Jak najbardziej i na to należy liczyć, ale trzeba też wziąć, pani redaktor, pod uwagę, że eksperci, powiedzmy bankowcy, przemysłowcy, na ogół wiedzą, co się dzieje. Niestety wykreowano taką atmosferę, pewnego przez marketing tego Zielonego Ładu, że ludzie się boją mówić to jasno, tracą stanowiska. Proszę zobaczyć, że jest bojkot robiony. Wyrosła olbrzymie ilości ludzi
który w tej warstwie zwanej nadbudową, które żyją z propagowania tego zielonego ładu. To dla nich jest źródło utrzymania. Jeżeli proszę wyobrazić sobie, że jakiś bank, powiedzmy idąc tutaj śladem swojego belgijskiego kolegi, powie, no dobrze, to jest bez sensu, my nie będziemy dawać na to pieniądze. I natychmiast mamy, że następnego dnia iluś aktywistów klimatycznych przyklei się do chodnika, nie mówiąc hejt, który pójdzie na to. I my naprawdę zaszliśmy w taką sytuację, że kreowaliśmy dużą grupę takich, powiedzmy, hunbeibinów, tego transformacji energetycznej, czy konsumolców, którzy z tego żyją i którzy terroryzują wręcz społeczeństwa. Jeśli ktoś powie coś inaczej, natychmiast spotyka się z hejtem. I to jest problem, na który ja no, nie wiem, jak to rozwiązać. Czyli trochę powstaje takie wrażenie, że nakręcono całą spiralę klimatyczną, a teraz okazuje się, że problemy mogą spowodować, że właściwie będzie bardzo trudna sytuacja w Unii Europejskiej. Gdy patrzymy na to, co się dzieje na te protesty, czy myśli pan, bo też się wskazuje się na to, że te kolejne protesty będą, pan profesor też na początku rozmowy o tym mówił. Czy myśli pan, że te kilka miesięcy, które zostały do wyborów do Europarlamentu, mogą cokolwiek zmienić, mogą spowodować, że ta świadomość społeczna będzie większa, jeśli chodzi o te kwestie związane z zagrożeniami wynikającymi z wdrażania tej strategii klimatycznej? Ja myślę, że w tym roku jeszcze nie. To jest zbyt krótko. Jak mówiłem na początku, żeby ludzie zaczęli protestować, to musi zostać przekroczona pewna granica. Ja to nazywam granicą bólu dla danej grupy społecznej. Jeszcze ona nie została przekroczona dla większości grup społecznych. Rolnicy protestują, prawda? Myślę, że jeszcze te 4 lata czeka nas mniej więcej podobna sytuacja. I miejmy nadzieję, że zbyt dużo szkód nie nastąpi w tym czasie. W kolejnych wyborach do parlamentu z pewnością to się wszystko zmieni. Ale niestety nie mam nadziei, że będą radykalne zmiany już w tym wyborach, które będą w tym roku. O, to nie powiało optymizmem, a taką miałam nadzieję, że pod koniec rozmowy powieje optymizmem u nas, ale... Zabrzmiało realizmem, pani redaktor. Zabrzmiało bardzo realistycznie, ja sobie z tego zdaję sprawę. Powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze jedną kwestię chciałabym poruszyć w kontekście tego, co pan powiedział. Czyli tak naprawdę, panie profesorze, pana zdaniem, ta najbliższa 5-latka, czyli do 2030 roku, to będzie tak naprawdę testowanie wytrzymałości społeczeństwa europejskiego na wdrażanie Zielonego Ładu. Czy myśli pan, że to w tym kierunku pójdzie? Dlatego, że jak się patrzy na przykład na opinię choćby przedstawicieli EPL-u, czyli tej wiodącej frakcji w Parlamencie Europejskim, która tak naprawdę zawsze się opowiadała bezwzględnie praktycznie za Zielonym Ładem, to teraz wydaje się, że pod wpływem tych protestów społecznych troszeczkę próbuje się robić krok wstecz. Ale myśli pan, że to bardziej jest kwestia zbliżających się wyborów, czy też nie? To znaczy, pewnie pani dobrze to ujęło, że to się robi drobny, ujęła, że to jest drobny krok wstecz, jakby powiedzmy na potrzeby tych wyborów, ale to jeszcze nie jest zasadnicza zmiana. Ja myślę, że te następne 5 lat będzie takie przełomowe, w którą stronę pójdziemy. Nie tylko w Europie, ale w Polsce. Proszę zobaczyć, że w Polsce w tej chwili jeszcze jesteśmy w stanie zagwarantować energię elektryczną w sposób ciągły i niezawodny, ale następne lata już tak nie będzie. Prognozy, które ma Ministerstwo Klimatu i publikuje zresztą w oficjalnych dokumentach rządowych, pokazują, że po 2030 roku będzie brakowało energii i to przez wiele dni w ciągu roku. I myślę, że wtedy społeczeństwa europejskie się obudzą, chociaż to będzie, obudzą się w ciemności, ale się obudzą i że wtedy zaczniemy działać racjonalnie. Panie profesorze, teraz to już w ogóle totalny pesymizm na koniec naszego programu. Ja się tylko boję, że rzeczywiście musi stać się ciemność, żeby stała się jasność, jeśli chodzi o tą politykę klimatyczną. No wolałabym tego nie doczekać, ale zobaczymy, jak będzie. Może jednak będzie wcześniejsze przebudzenie. Ja dziękuję pięknie za rozmowę. Moim i państwa gościem, pan profesor Władysław Milczarski. Smugę cienia. Dziękuję bardzo. Może nie będzie tak źle. Agnieszka Łakoma, dziękuję pięknie.